pierwsza myśl po usłyszeniu werdyktu jury to? Sugoku bikkuri shimashita. A to urishii desu. Najpierw bardzo się zdziwiłam, a później bardzo się ucieszyłam. Bikkuri shimashita. Naprawdę się bardzo zdziwiłam. Muszę zapytać o Brahmsa. Jakie uczucia żywisz do tej kompozycji? Bo w twoim wykonaniu było to naprawdę coś. Utwór, który dziś zagrałam, jest jednym z moich ulubionych, więc byłam przeszczęśliwa, że mogłam to zrobić. Największe marzenie muzyczne? Tak naprawdę moim największym marzeniem jest to, żeby kontynuować granie muzyki. Największy autorytet muzyczny? Sensei-gata wa no mochiron no koto nan desu kedo, ano sensei-gata ano o ano zentei toshite ano sugoku sonkei shite iru no wa ano hitori tte iu ka sono Ebe no Quartet-san ga sugoku sonkei shite imasu. Bardzo cenię wszystkich moich nauczycieli gry na skrzypcach, ale moim największym autorytetem w świecie muzyki jest Eben Quartet. Czy miałaś okazję wcześniej wykonywać dużo muzyki polskiej przed konkursem imienia Wieniawskiego? No, otóż ja motomoto Wieniawski no kyoku ga totemo suki datta node, Wieniawski no kyoku wa sugoku takusan hite imashita. Demo Shimanowski to ka ano soyu ano katagata no kyoku wa ano konkai hajimete renshu shimashita. Już od początku uwielbiałam utwory Wieniawskiego, ale dopiero teraz miałam okazję grać utwory kompozytorów takich jak Szymanowski. Włączysz na stałe do swojego repertuaru muzykę Wieniawskiego, Szymanowskiego, a może też innych polskich kompozytorów? Motto hiku tsumori desu. Tak, zamierzam jeszcze więcej ich grać. A czego życzyłabyś pozostałym finalistom? No... 他のファイナリストの方々の演奏もライブストリーミングとかでたくさん聞いたんですけど、本当にあのもう本当に素晴らしい皆さんで、あのファイナリストだけじゃなくて今回のコンクールを受けていた皆さんも本当に素晴らしい音楽家の方々ばかりで、あの私もすごくあのこれからも見習ってあの目標にしてあの頑張っていきたいなと思っています。 Tak naprawdę większość uczestników dzisiejszego wieczora znałam już z live'ów z internetu. Trochę patrzyłam na nich, dlatego cieszę się, że mogłam z nimi występować i chciałabym, żeby nadal tak wspaniale grali. Thank you so much. Thank you so much.